się do tego punktu. Chwilę on zajmuje, ale jest to... Wychodzimy jeszcze podczas dnia. Tak, tak, jest jeszcze cały czas dzień. Jest to kopiec naprawdę, zostały kopiec. Kościuszko. I na... No, znaczy wygląda jak trochę jak ten kopiec, ale to mówię dobrze, może być nawet normalny wzgórze. I na, jakby na, jego wzg- na samej górze tego wzgórza kopca, cokolwiek, znajduje się blok kamienia, taki całkiem sporej wielkości blok kamienia oraz tabliczka, w której pisze tutaj spoczywa Febro Zadniały, największy Waligura. Uczci jego cześć. I jest jeszcze jedna inskrypcja, którą wam zaraz napiszę. Okej, okay, historia kamienia, to może mi powiedzieć historia na przykład... Historia kamienia upanego. Tak. Naturalna dwudziestka. Mogę się dowiedzieć, myślę, z naturalną dwudziestką na historię kamienia, kim ów Waligura mógł być, jeśli chodzi o rasę, jak dawno temu... Znaczy to chyba bardziej historia, nie? No to jest historia kamienia. Bardzo konkretnie... Tego kamienia. Tak. To chyba tak nie działa, to chyba działa ogólnie jak ten... Historii, nie, to bardziej na historię, tego nie? Kamienia i no tak, tak. To był rzut na historię. Okej, okay, dobra. Ty osobiście nie kojarzysz tej nazwy. Jakby nic ci nie mówi ta, to imię. Ja no ale ten kamień, w którym te inskrypcje są zrobione, czy, późny, czy jestem w stanie poznać? Neolit. Tak. Czy jestem w stanie poznać, jaki to lud robił? Wcześniej te wszystkie dziwnym alfabetem inskrypcje były robione najwyraźniej przez elfy, czy teraz to po raz znaczy, kolejny? Nie masz powiedzieć, czy przez elfy, czy nie. Tylko, ale... że kamienie były jakby budowane były. Jakby wiesz, to nie masz pojęcia, kto robił te inskrypcje, nie? Jakby to nie powiedzenia. Chyba widzę ich w odchody. No. Tak było. Tak naprawdę jakby z dwóch stron tego kamienia są inskrypcje. Jakby tak wygląda z jednej strony, a tak wygląda z drugiej strony. To jest taki blok kamienia, co stoi i ma z dwóch znaczy, stron. No jest jakby taki, to jest jakby obok taki, jakby taka tabliczka albo coś ten. Na wzgórzu, na kopcu. To był kurhan kogo? Jak on się nazywał? Ja ten całą inskrypcję w tym języku podaj. Febro Zadniały. A znaczy to to była ta inskrypcja normalnie, nie? A jakby to drugie było normalnie w normalnym języku tak. Wspólnym. To co tam było? Tutaj spoczywa Febro Zadniały, największy Waligura. Uczci jego cześć. Czy Febro Zadniały, czy mówi mi, jakiej rasy mogła być, do jakiej kultury mogła należeć ta postać? Samo nazwisko. Rzucasz na to? Znaczy Zadniały to bo bardziej było jako taki przydomek, nie? Niż ten. Aha. Ale trudno ci określić, bo to nie brzmi jak takie typowe imię z jakiejś rasy, nie? Jak uczcić cześć? Połóż mu dwie monety. Wali góry. Myślę, że w kulturze krasnoludzkiej się po prostu otwiera wtedy flaszkę. To zróbmy tak. Ja wyciągam te dwie monety miedziane, które mam. Kładę je na tym kamieniu. A Kosma otwiera flaszkę. Ja kładę kamień na kamieniu. Nic się nie dzieje. Jakby nie, na miedź nic nie, się nie zadziałało, na flaszkę nic się nie zadziałało. I na kamień też nic się nie zadziałało. Liże. Okej, okay, chcę rzucić na jakieś tradycje pogrzebowe. Tradycje czczenia zmarłych w kulturach, do których Kosma nie należy, a być może Febro należy. Okej. Okay. 18 plus, czy to jest rzut na historię? Na co to jest rzut? Myślę, że na historię bardziej niż na cokolwiek innego. Okay. Doskonale, 21. Znaczy to często zależnie trochę od kultury, znaczy od kultury często też, ale od religii, tak? Niektóre je korzystają właśnie, kładą monety na oczy, gdzie jakby im bogatsza jest ta osoba, te monety są jakby... Widać, że gul był jakimś takim... No tak, burzujem. Musiał być burczujem, bo to było, że tak powiem, szczere złoto. Może nie szczere złoto, ale złote monety to były. To jest jakby dosyć często, jakby sporo kultur i może nie kultów, co religii z tego korzysta. Niektóre jakby kładą rzeczy w kurhanach, czy jakby w grobach razem ze zmarłymi. Jakby wiesz, ile jest religii, ile jest kultur, tyle jest różnych jakby wersji. Jakby to często się różni tylko bardzo małymi częściami, nie? Jakby bardzo popularne są te monety, nie? Moniacze. Okej, okay, więc Kosma rzuca kilka moniaczy. Jakich moniaczy? Dzieciaków.
Chociaż nie, znaczy to jest tradycja tylko pogrzebowa, czy po prostu rzuca się moniacze, żeby... Nie no, przy pogrzebie się kładzie te monety na oczy po prostu. W praktyce okay, to po to, żeby razie... oczy się nie otworzyły. A do tego dorobiono ładną historię. Okej, okay, to w takim razie nie ma za bardzo sensu rzucać, bo jest już naprawdę dawno po pogrzebie, to nie rzucam monety. Ale Kehi kładzie jedną złotą monetę, a jedną srebrną monetę. Wiecie, w którym kładziesz jedną złotą monetę? Ten kamień zaczyna wibrować, po czym odsuwa się. Kehi tak się cieszyła, jak pokładała te monety, a później takiej mi na zasiadła i tylko tak pióra po sobie położyła i tak... I myślę, że się tak synchronicznie zmieniają miny Kosmy i Kehi. Gdzie Kehi się tak cieszy? W momencie, kiedy Kosma jest taki neutralny, nagle Kosma zaczyna się cieszyć. Kornia unosi brwi do góry, taki zdziwiony. Ale nie przeszkadza mu to, żeby zgarnąć te cztery monety z kamienia. Jest zejście, jakby są schody w dół. Ale to chyba zostawimy na następny odcinek. Nie, jakby... Zostajecie tutaj na noc, czy...? To wygląda jak jakaś duża misja. Ale, czy to jest duża misja? Ale głupio to zostawiać rozgrzebane, nie? Nakurwiamy! Głupio to zostawiać... Poszli do grobu! Głupio to zostawiać rozgrzebane! Dobra, nakurwiamy misję. Tak, idziecie? Tak, nakurwiamy. Najwyżej zrobimy długi odpoczynek gdzieś pod ziemią. No. Jesteśmy po tym odpoczynku, bo spaliśmy tak. W tej, to... No tak, ale jakbyśmy nie ogarnęli dzisiaj już nie zdążyli, to, no. To zostanie wapą. W sumie te złote monety wcale nie są tak dużo warte. No, tak i nie, znaczy zależy czego szukasz, nie? No, żeby sobie kupić jakieś wyposażenie, czy wiesz, chłopca, to trzeba trochę tego wydać. Będziemy mieli cały statkowiec. Bardzo kocham te, kurde, sobie zakarmię wszystkie trochę. No dobra. Otworzyły wam się, że tak powiem... Wiesza konkurencja z Kehi i Korniaki. To jest takie piękne. Schodzimy. Zaglądam, zanim schodzimy, zaglądam do środka. Czy coś widzę? Jakby jesteście w dół. Ciemno, nie? Jest ciemno i jakby widzisz, że to zakręca jakby w prawo. Dobra, zapalcie jakieś pochodnie czy coś. I przemienia się z powrotem w tieflingę i trzyma płomień w ręku. Tak, schodzimy. Jej. No dobra, schodzimy. Idziemy chyba tak jak na początku, nie? No, że, musi tu mieszkać jakiś bardzo bogaty w kiele. Że ja idę gdzieś tam, powiedzmy, nie tak bezpośrednio pierwszy, bo mam mało HP, ale jednocześnie z przodu, żeby obserwować drogę przed nami. Spoko. W sensie mam widzenie w ciemności, to nie muszę tak? się bardzo... Aha, jak jesteś w sobie... No... Ja mam też 20 stóp. A na początku nie mówię. Ma 60 stóp. To jest 20 metrów. No to 20 metrów, tak. Ja trzymam 20 metrów. Dobra, no to idziemy. Tuptamy sobie. Kehi na wiju. Przechodzimy przez zakręt. Tak, jakby to tak mniej więcej, że tych zakrętów jest tak sporo, kurde, jakby schodzicie w głąb. Bardzo tego... głęboko po takich spiralnych schodach. Znaczy nie aż tak głęboko, ale to trochę jakby schodzicie w dół, jakby tam. Okay. W pewnym momencie dochodzicie, jakby jest. To wyprostowuje się i tam widzicie, że tam jest komnata dalej. No, znaczy nie drzwi, tylko... Jest bezpośrednio komnata. Okej. Jej, to widzę coś w tej komnacie? Jakby jesteś na tyle daleko, że nie widzisz tego, co jakby... Nie widzę w głąb, to jest naprawdę duża. No może nie jest duża, ale coś cenne. Znaczy widzisz, że coś tam się znajduje definitywnie, jakiś obiekt. I już idzie do tej komnaty. Z Kehi. Plecak z Dragonborna. Taka przewieziona, jak plecak. No to idziemy za nimi, nie? Zdaje się, że tak. Okej, okay, wchodzimy do środka, do komnaty. Okej. Okay. Wchodzicie do środka i jest to jakby spora średnia, może tak, jest to komnata po prostu, średniej wielkości powiedzmy, gdzie na środku znajduje się, na lekkim podniesieniu znajduje się, nawet nie sarkofag, tylko jakby blok kamienia, na którym jest całkiem spore ciało, tak naprawdę, które leży z jakąś bronią w ręku. To znaczy to jest truchło, tak. Czy to jest tak jak na przykład są w posągi. Kaplicach w Polsce posągi takie leżące królów? Czy jest to czy... ciało, jest to faktycznie ciało. Faktycznie tak. Ciało leży po prostu na tak, takim postumencie. Tak, rozkładające się. Tak, i mówi dzień dobry. I na jakby czterech ścianach, znaczy na ścianach są jakby cztery takie inne definitywnie niż te, co widzieliście w
w tamtej krypcie, ale jakby są to kamienne też sarkofagi, coś w tym stylu, takie cholera, stojące. Strażnicy. Koledzy, też chcecie wstawać? I już to widzieliśmy dzisiaj. Z tyłu tego, z tyłu pomieszczenia można zobaczyć też stoi skrzynia. Skrzynia. Ale jak pewnie otworzymy skrzynię, to oni wstaną. Oczywiście oni wstaną, a jeszcze skrzynia narobi hałasu i chuj wie co. I mówi do pana, panie, jest bardzo pan, bardzo, poza tym, bardzo, bardzo jak dobry, jest odziany wojownik? Bardzo w pytkę grób. Jak jest odziany wojownik? On jest w zbroi, tak? Nie, jakby on jest naprawdę wielki, bo był ogrem czy coś takiego. I w sumie naprawdę ma tylko jakąś taką przepaskę biodrową. Ale, ma w dłonie, jakby tak trzyma. Ale trzyma broń. Maczugę, miecz. Morgenstern. Aha, okej, okay. Stalowy. Tak, taki strzelany. Dobra, zwróćcie uwagę, słuchajcie, że skoro facet jest półogrem, albo całym ogrem, to jeżeli on ma jakąś straż przyboczną, to ta jego straż przyboczna to raczej nie są niziołki. I jak oni wylezą, to będzie problem. To uciekniemy. To po co się otwierało? Skrzynia jest otwarta. No chcieliśmy zobaczyć coś. Okej, okay, czyli coś, otworzyliście skrzynię, tak? Bez zastanowienia. I w tym momencie płyty z tych sarkofagów właśnie opadają. I ogry. I wychodzą, nie ogry, jakby normalne jakby truchła jakieś takich. Aha, zwykłych ludzi? Może nie ludzi, ale jakby podobno wielkościowo. Okej, okay, co jest w skrzyni? I w momencie, w którym patrzycie w skrzynię jakby. Jakby jest taki, ja wyobrażam sobie taką kamerę, taką ze skrzyni, gdzie wy patrzycie i tam widzicie za was taki jest wstający ogr z tego... Z tej skrzyni? Nie z tej skrzyni, tylko wiesz, za nich jakby. Z tego. A co było za nimi? Wstaje. Znaczy, bo jakby oni stoją przy tej skrzyni i za nimi jest ten wielki, że tak powiem, ten trup, rycerz, który właśnie wstaje. Akurat jego prostu... patrzą się w tą skrzynię, nie? No jest tam parę rzeczy, jest tam parę przedmiotów, jest tam jakiś ten, jest tam jakiś hełm, jakaś tętrę, kasy. Aha, to, i oczywiście nam po długim odpoczynku odnowiły się tak, spele. Tak. Dobra. Także proszę tutaj rzucać na inicjatywę. Okej. Okay. Kosma krzyczy: hej, hej, proszę w języku gigantów. Hej, hej, proszę pana, proszę ich nie krzywdzić, oni są po prostu głupi. Trzeba, nie zwracaj uwagi. Okay. To będzie 6 na inicjatywę. 8. O, 19. Chwila. Okej, okay. Chwila. 9 zabiję. Chwila, Kaihi. 8. 8. Kosma? Kosma. Okej, okay. Evi? 9. 9, 8. 19. 19 i teraz chwila, bo ja muszę rzucać za tych kolegów. Jesteś się głupie. Po prostu. Chwila. Czy by było D&D bez takich rzeczy? Co się właśnie stało? No obudzili czterech wojaków i tego wielkiego ogra z motywą przypał. Tak. Czemu w zasadzie wszystkie trupy się zostają? Po prostu chciałam rozpierdalać. Okej, okay, chwila, ja to muszę. I duży teraz... pewnie dostał 20, nie? Jak na życie. Nie. Będzie miał atak. Ej, ale teraz przypał, bo pewnie się okaże, że jak zostały zabrane te moniacze, to na razie jeszcze jest zamknięte. Zamknęło się za nami. Zamknęło się za nami? Nie. Nie, zostało otwarte. Bo jak ja jest zgarnąłem, no to nie. Nie szybko słyszę. Na owce. Co masz najszybszego? W co najszybszego możesz się zamienić? Chcecie stąd spierdolać naprawdę? Nie, no nie, rozjebiemy ich. Okay, jakby dobra. To było prawdziwe życie, to byśmy... A co było w tej skrzyni w końcu? To było parę przedmiotów, tak na szybko. Jakieś tam była jakaś torba, trochę kasy było. Zdążyły to wziąć? Nie, myślę, że nie. Znaczy mogą próbować teraz w swoich akcjach, aczkolwiek... No dobra, ale za waszymi plecami jest wielki skurwysyn. No właśnie. Z maczugą. Nie, no to jest taka maczuga znowu. No tak, co bądź nie bądź, to jest maczuga. W ogóle gdzie byście stali w tym momencie? No my przez skrzyni. Tak, ale wasza dwójka. Gdzieś tam w środku. No myśmy staliśmy gdzieś mniej więcej w środku chyba pomieszczenia razem, co? No spoko. A oni podleźli do skrzyni i okay, nawet się nie zastanawiają. No dobra, to w takim razie Kornia zaczynasz. Robię inspirację dla... Via. Via, teraz się stanie czy dla Via lepiej? Dla Via, bo będzie miał walkę z ogrem. Bezpośrednią konfrontację, no to dobra.
ściągam z pleców lirę i... Pewnie, no to jest, więc poza tym może być jeszcze inne. No, oprócz tego... Teraz tak, co mam najbliżej? My stoimy koło, gdzieś koło tego wojownika, tak? Skrzynia jest co? Weszliśmy tu, skrzynia jest po przeciwnej... Tak, jakby... Czyli taką... ciężko by im było spierdzielić. Znaczy to jest okrągłe jakby pomieszczenie, aha, powiedzmy, takie około okrągłe. No dobra, okej. Czyli my jesteśmy tu, tak? I tu są trupy. No tak, mniej więcej. Czy w moim zasięgu, moich zaklęć obszarowych znajdują się jakieś obiekty, jakieś osoby? No to przynajmniej jakby zarówno ogry, jak te dwa, te będą, no chyba nawet wszyscy będą w zasięgu twoim, jeżeli chcesz ich podbiec. Tak, a w zasięgu obszarówek? Obszarówek? No nie wiem. Chyba nie. Tych dwóch na pewno nie. Czy na nich działają czary intelektu? Nie. Ustawiam się tak, żeby mieć w swoim zasięgu dwóch, powiedzmy, tu jest skrzynia. Tak. Ustawiam się tu. Okej. I rzucam Thunderclap. Thunderclap czy Thunderwave? Thunderclap. Okej. A tu jest... A nie, to za wszystkich zasięgu. Na 5 stóp tylko. Będą w zasięgu w tym momencie? Nawet będą. Ci dwaj. Tak. Kosma będzie? Nie. Kosma nie będzie, dobra. No i teraz rzucam. Thunderclap to jest 1d4. Nie, 1d6. 1d6, ale chyba oni muszą jeszcze rzucić na odporność tutaj. Na 13. Tak. Na Constitution, tak? To jeden, jeden trafił, a drugi nie. Chyba połowę dostanie. 6. No i dobra. To jest 6, no i dobra, no i cześć. Musimy to załatwić w 10 turach, słuchajcie. Za... Czemu? 6. Bo tak długo mogę się palić. Za 3. Nie wiem, o co chodzi. Zapalcie i przytul się do głowy dużego ogra, a on będzie się napieprzał maczugą po plecach i się rozwali sam się. Dobra. W Neurosimie może by to przeszło, ale nie, nie w DDK. Teraz ten duży kolega. O chuj. Tylko, że wstaje z tego. Jest wkurwiony, bo grzebiecie w jego rzeczach. I podbija do was. I... Nie przypomnę. I walnie. Walnie, kogo on walnie. Kajki się zakrywa skrzydłem. Zacznij się palić. Ja walnie za... 14? 14 w sensie na AC, tak? Tak. Okej, okay, to jest równe mojemu AC. Okej, okay, to będzie... 11. Ojoj. Ja nie mogę, w ogóle wejść z nim w konfrontację bezpośrednią. Ty zresztą chyba też nie za bardzo. Ile ty masz? 16. I miał słaby rzut, bo rzucał 2 razy D8. Okej. Tak teraz było. Ten zombie, którego właśnie walnąłeś, więc będzie walczył z tobą. Ten mocniej walnięty, trafi. Czy ten słabiej walnięty? Ten słabiej walnięty. Ale nie trafia. Ale ten nie. Za to, teraz jeszcze ten z drugiej strony podbije do Kosmy i trafi. Za ile? Za 4. Możesz jeszcze zamienić, że zmarnowałeś na owce. Owce nie przydaje się w walce za bardzo. Co? Owce nie za bardzo przydaje się w walce. Nie wiem, o czym mówisz. Wstrusia! Ten drugi po drugiej stronie też dzisiaj podbije. Najbliższą osobą. I też trafił. Tak, ale nie sądzę, by... Za 7. Uła. Tyle mogę się na ile masz? 17. Boże, 12. Wstrusia się zamień! Jakby co, mogę rzucić jeden czar leczący, nie? Czy spoko, jeszcze mam samo leczenie. Teraz... Wi. Okej, Wi jest wilkiem tym razem. Nie, masz punkty od inspiracji, tak? Tak, ale nie potrzebuję inspiracji, żeby zmienić się w biegu. No tak, ale ogólnie. Zamknąć mordy. Wi zaatakuje sobie tego dużego pana. Okej. To Wi. I to jest 21 na... Na atak? Na atak. Trafienie, no. Okej, okay, więc tak. Najpierw 2d6. 3. To nie jest za dobrze, bo to jest 10. 10, okej. Okay. 10 i niech ten pan jeszcze zrobi
To rzut ratunkowy na siłę. Na siłę. Ile miał? Do przybicia? DC-13. Okej, to nie trafił, nie przeszedł. Okej, więc ten pan leży na ziemi. Okej, został przewrócony. Co teraz ma... Teraz musi się podnieść, a dwa ataki na niego są prostsze. A, no, jeszcze wilk ma przewagę na rzuty na ataki, jeśli ma swoich sojuszników w pobliżu, więc... Ma jednego. Ma sporo sojuszników. Przynajmniej jednego ma. Nie, zależy jak tego, jak blisko jest w pobliżu. No tak. W tym samym pomieszczeniu. No to Kajki masz obok. Kajki będzie jeździć na wilku. No. Okej, kto teraz? Teraz Kajki. Kajki staje w płomieniach. Okej, okay. To start. Czy mogę się jakoś tak ustawić? Czekaj, jak to jest? Bo generalnie V uderzył tego ziomka, on leży. Tak. I pokaż, kim jesteśmy. Tutaj, że tak powiem, tu jest ten kolega, tu jest... Stawię za tym ziomkiem, przeskoczę, to mogłabym tym walnąć w dwie, jeszcze w tego, co jest z tyłu? Jak z tego? Tym... Nie. Nie, za daleko. Nie, za daleko. Dosyć upostrzone i skala jest nie ten. To ja myślę, że ja użyję... nie, myślę, że zrobię Chromatic Orb. I mam przewagę w życiu. Naturalna 20, myślę, że na tym zostaniemy. Pewnie. Czyli będzie 6d8. Okej. Okay. To się wszystkie sumują? 6? Ty? Tak. Wszystkie tylko zostasz podwójnie. 1. 8. Czyli 9 czy 8? W sensie łącznie, łącznie 8. 8 okay, 14. 18. 22. 24 plus 4. Czyli 28. Okej. Okay. Żyje, nie żyje? Żyje, ma się jeszcze zatrzyma. Obrażenia ognia. Tak w ogóle. No spoko. No. Trzyma się. Jako jest przypieczona, ale nie tak. Kasi się bardzo cieszy, bo jej się udało. Teraz też. Okej, okay, teraz Kosma. Masz dwóch kolegów obok siebie. Kosma ma dwóch kolegów i nikogo. Kardiana. Nie, ja jestem związany walką z innym. Tak, poszedł do innych dwóch, że tak powiem. A. Sam poszedł? Żeby ich thunderclapnąć. Tak było. Teraz to prawda. Naturalna 20. Okej, to jest skomplikowane. Poszedłeś do innych dwóch. Opuścił cię. Znaczy ja najpierw poszedłem, a ty zostałeś. Tak było. Smash! Smash! Let him smash. Wiesz, okay. Nie masz Sergio na nowo? Czy... Mam na nowo, no. Nowy dzień jest. Zastanawiam się, no czego tak, teraz nie użyć, żeby się uleczyć, a potem iść pomóc temu chuchru, co z nami walczy. Chuchu? Tak. Sam jesteś chuchu. Potężny wojownik. Twój wybór. Żywotny bard. Wybrałem ścieżkę wojownika. Ścieżka wojownika jest samotna. Ścieżka wojownika może cię szybko zabić. No zdarza się. Jeśli nie masz dobrej zbroi i dobrego miecza. I masz się HP. No napieprzaj. Okej, okay, w takim razie Kosma patrzy się bardzo zapalczywie na jednego, na drugiego. Otrząsa się niczym pies, który ledwo wyszedł z wody. Leczy się za... Full HP sobie ma chyba. Co to w ogóle jest? Nie ma HP 8. To ma łącznie teraz 20. I wykorzystuje Action Search. Chociaż może nie. To była darmowa akcja, nie? Tamto. Darmowa? Bonusowa. No tak, okej, okay, to jego akcją jest w takim razie ucieczka przed tymi dwoma. Aby dołączyć do Kordiana. Pewnie. Czyli bierz stąd i dobijasz tutaj więcej. Okej. Okay. Zrywa ci się pasek od sandala. No okej. Okay. Czyli teraz jesteś przy tych dwóch. I masz jeszcze jedną akcję, nie? I mogę jeszcze jedną akcję wykorzystać. Tak. Tam jeden był bardziej uszkodzony, drugi trochę mniej. Tak. Trochę. Biję w tego bardziej uszkodzonego. Okej. Okay. To jest 8. Starczy. Miło. Ósemkę sobie pożyczę. 11. Bardziej uszkodzonego? Mhm.
Nie ma go. Poszedł. Tak powiem, poszedł. Teraz miał być on, ale go nie ma, więc Korian teraz. To teraz ja atakuję rapierem tego mniej uszkodzonego. Atakuję raperem, disujesz. Disuję go, disuję i kasuję. Ja w komentarzu nie mam klienta. Dobra, 4, nie działa. Plus ile? 4 plus 2. Plus 2, 6, to nie. To nie trafiasz, kolegi. Jeszcze jest klient. Ja w komentarzu jest klient. Okej. Okay. To teraz duży kolega, że tak powiem, otrząsnie się, wstanie się. I walnie wilka, którego właśnie przewrócił. Czy może? W sensie musi... Aha. Nie, to jest połowa ruchu. Jak można przewrócić wilka? Nie, to wilk przewrócił. Aha. No ale wilka można przewrócić. No. Ja przewrócić wilka. A, ile masz odseków? Ile mam oce? Jako wiek to na 14 oce. No to jest to trafienie. No to było. To nie ta karta. To ta karta. Ma dobre rzuty. 21. Przypieprza ci mocno tą pałą, no tym Morgensternem. Okej. Okay. Ile było? 21. 21. Okej. Ile masz? 27. Dobrze mówię? Czekaj. Czy umiem liczyć? Nie umiem liczyć. 19. Podeślesz mi tego PDF-a? A to są przetłumaczone? Nie. A masz przetłumaczone? No. Ja mam przetłumaczoną kartę. Tylko pierwszą stronę. Ja mam przy sobie nawet kopię. Całą tego. Kartę całą? Taką przetłumaczoną. Taką trójstronną? Co to wysyła? Nie. Nie wiem, czy trójstronną, ale na pewno w sensie, byłem no to zaklęć się trzeba tam stronę. No właśnie, no to na pewno tą mam po prostu. Mm. Mówiłem, no że to, mam. To też mamy, nie? Po prostu. Okej, okay, dobra. Teraz ten kolega, którego właśnie próbowałeś trafić. Nie trafić ciebie. Ile miałeś? 15. To trafił cię jeszcze niestety. Gdzie jest szóstka jakaś? To jest szóstka. Za 6 trafi. Ups. A dwa razy rzucał? Kosma jest już obok. Faktycznie nie trafił. Nie na mojej warcie! Tak było. Okej, dobra. To teraz jeden z tych, w sumie obydwóch kolegów, których zostawiłeś samych, tam uciekają przed nimi. Podbiją do was w sumie, bo nie mają gdzie indziej. Nie ma lepszej okazji. Także wpierw jeden podejdzie do Kosmy i trafi. Za 7. Czekaj, trafi, ile to jest łącznie? To jest 19. A, no to niestety za 7. Za 7. A drugi podejdzie do Kordiana. I nie trafi. 13 nie trafi, więc nie. Wi. Co? Wiesz w kogo? No, ja wiem w kogo. Pytanie jak? Wilkiem. Ile masz ten? Będziesz miała na spell safe? Jaki spell safe? Nie, to... Jakbym rzucał. To zależy od czaru, zależy od tego, na co musisz rzucać, nie? Janku. Tutaj są moje stopy. Chyba na Constitution, na Thunder Wave'a. Janku, naturalne 20 na AC. Okej, pewnie. Dwa kryty dostał na ryj. Czyli w takim razie otrzymałabyś tylko połowę, tak? Czyli jeżeli przerzucisz, bo może rzucić gorzej. Dwa razy to samo, w sensie obrażenia podwójnie. No to podwójnie rzucasz. Dwa razy podwójnie. 7, 8, 9. To będzie razem 28 obrażeń i rzut ratunkowy na siłę? Okej, rzut ratunkowy na siłę. Więcej, definitywnie więcej. Okay. 21. To w takim razie tak. Zostanę tam. Okej, okay. Dobra. To kto jest następny? Kaki jest następny. Jak w ogóle wygląda ten pan? Jest to, co ja powiem, z ogry. Tylko jak wygląda w tym momencie? A jest mocno, jak już tak powiem, poharatany i tak dalej. Już tak widać, że gorzej się trzyma, ale jeszcze się trzyma. Okej. Okay. No dalej, myślę, czekaj. Nie mam dalej możliwości uderzenia tym stożkiem w innych z tyłu? Teraz definitywnie trafi. Nawet jeżeli, no, bo my jesteśmy... Tam jest wielka grupka, 5 osób. Ten. Które są osłabione. No, więc jakby... Raczej trafię też w nich. Tak, no, tak. Na pewno. Jeżeli będziesz kierować w tym kierunku. Ile masz życia teraz? Bo to te wszystkie ataki są gryzione, więc i tak praktycznie to je tego trup. Tak. To wezmę, myślę, że Chromatic Orb. Burb, bo to jest... Pewnie. Chociaż Chaos Bolt mnie kusi, ale nie wiadomo, czy się uda przeskoczyć.
Kiedy on przeskakuje? Jeżeli mam dwa razy, jest to samo na D8. Czyli przeskakuje. To jest 2D8 plus 1D6, czyli tak dużo dymygę. Ale nie wiem, czy dostanę obrażenia ognia. A teraz mam bonus do ognia. Więc... A to może być cokolwiek, może pójść. Masz 8 różnych, masz... generalnie tak, rzucasz, to działa tak, to zaklęcie, że rzucasz dwa razy D8, wybierasz sobie jedną D8, co tam ci wypadło, i to jest typ obrażeń. I tam masz od ognia, od elektryczności, od zimna, od siły i tak dalej. 8 różnych typów. I po prostu no masz, jak masz dwie różne cyfry, to sobie wybierasz po prostu to, co tam chcesz z tych dwóch. Plus 1d6 obrażeń, ale jeżeli dwa razy wypadnie ci to samo na D8, to wtedy rzucasz jeszcze raz na atak dystansowy, wybierasz sobie kolejną osobę i to przeskakuje i zadaje jeszcze raz. I tak długo, jakbyś trafiał D8 podwójnie, tak długo to może skakać. Już wiem, dlaczego to się nazywa Chaotic Bolt. To jest generalnie bardzo fajnie, jak się uda, ale że się uda, to jest tak... Nie uda się. Nie uda się, więc biorę Chromatic Borb. I nie leży niestety, kurde. Naturalne 20. Szur? Nieźle, nieźle. Oszukuję. Jebać tego kości. Właśnie na ten problem, że nawet nie możemy powiedzieć, że oszukuję, bo ja to kurwa widzę, nie? Masz cheaty na tej kostce. To jest moja szczęśliwa kostka. Jak nie ugramy. Jest specjalnie, żeby drugi nie, w sensie, nie wiem. Wrzuciłeś za 3 minuty do mikrofali, nie? 2. 10. 11. 18. 23. 28 plus 4, 32. 32. No, jakby człowiek dostaje tą kulą i, że tak powiem, pada do tyłu. Odrzuciło go. Nie wstaje. Także są 3 zombiaki. Przy okazji jest tam jakaś bańka do podniesienia. Ale najgorszy już leży. Chyba tak mi się wydaje. No jest, to całkiem wielka, jest to wielka pałka. Ale zobaczcie, czekaj, 28. Ile pierwszych obrażeń zadałaś? Nie pamiętam. Ale na pewno było 28. Mają jakieś specyfiki, jeśli chodzi o to, co trzeba spełnić, żeby móc. Miał bardzo dużo hapsów. No teraz ci się nie mogę powiedzieć, jak już nie wiem. Wydaje mi się, że... Jak już go zabiepaliśmy, to masz na powiedzieć. Tak powinno być, mieć... bo na przykład ja nie mógłbym używać takiej pałki, nie? No nie, znaczy wydaje mi się, że to chyba miał być słaby ze względu na rozmiar i wychodziło być to słabo, bo masz zero siły. Plus jakby tą... jak się nazywa? Nie, Jezu, proficiency. W sensie... Sprawność. A możesz nam już powiedzieć, ile miał hapsów, bo umarł. Jak to umarł, to nie żyje. 75. Ale nam się tak przypadło. Gruby zawodnik. No jakbyś nie dostała dwóch krytyków, to nie wiadomo kiedy. No, dwa krytyki i jeden krytyk. 3 krytyki w sumie dostał na ręce. No to nie wiadomo kiedy by to gówno padło, jakby normalne hity leciały. Fuł, straszne. Byłby przypadek. Bardzo duży przynajmniej. W każdym razie. To teraz. Kosma teraz. Okej. Okay, czy któryś z tych okolicznych zębiaków wygląda trochę gorzej? Znaczy w sumie wszystkie wyglądają dosyć dobrze, tylko jest tylko jeden, który tak naprawdę dostał. Okej, okay, tego dostał lekko rannego nadal myślę, że teraz uderzyć i to jest 17 plus tam 3. Którego? Tego, co już był rozranny. Okay, i rzucam D8, bo to jest 17 bez tych wszystkich bonusów nawet. I to jest 9. Okej, okay, pewnie. Czy się trzyma, się ale... Tak. Myślę, że to był taki enchanter. No, teraz się zastanawiam, czy lepiej rzucić obszarowe, to byś martwi. Czy lepiej atakować rapieniem jednego. Jak myślisz? No może ich trzech obok siebie, nie? No tak, ale ty też jesteś i masz, już obrywasz trochę. Okej, okay, ale mamy wija, który się może w każdej chwili zamienić na spółkę. Masz potki. Mam potki. Dobra, ja... To weź, to... weź, to ja bym na twoim wzięła Thunder Wave'a na twoim... Rzucam, no, rzucam Thunder Wave. Pewnie. No to oni rzucają na Constitution. Po 13. Okej, okay, mi się nie uda chyba. A ile masz? 5 plus 3 to 8. To nie. Ale wychodzi 13. No, trudno, takie jest życie. Jeden przejdzie, drugi przejdzie. Na trzeci nie wiem. Wszyscy kurwa przejdą oprócz kosmy. Tylko... Ale połowę obrażeń przynajmniej dostaną. Oprócz kosmy. Zostanie wszystkie. Bo czemu by nie? Trzeci przejdzie.
Kurwa. Jakoś im tam... No to churo. Akurat stoję w takim miejscu, że jestem. Wiesz, że jeśli mi wyjątkowo dobrze poleci, to mogę cię zabić. Zdaję sobie sprawę z tego. Się nie. Tu masz deusemkę. Come on, pierdalać. Ciepej. Ciepej, nie pierdol. No. Dobra. Okej, okay, to znaczy, że kosmo żyje. Tak, to teraz słyszę, że tak, że liczyć na to, że wypadnie mało. Nie, to już nie zrobię kosmo. 7. No to 4 obrażeń. Znaczy, ten. Każdy. Znaczy, ty 7, a on po 4. Czyli... Dexterity. Tak było. Okej, okay, dobra. To teraz ten zombie, który właśnie dostał... jeden z tych... wszystkie dostał, ale... będzie bił w ciebie. Odkreślam sobie. Pewnie. Nie trafi. Ten? To jest mój pierwszy czar w tej jaskini, tak? Tak. Mi się wydaje. Drugi trafi w ciebie. Za 6. Dwa. A trzeci będzie w kosmie bił. I nie trafi. I teraz bił. Jakbyś chciał je załatwić, to mógłbyś zdecydować, że bije we mnie. To ilu zostało i gdzie? Trzech zostało. I potrzebujemy pomocy. Dookoła kosmy też Kordiana. Potrzebujemy bardzo mocno pomocy. Biegnij wilk! Na zgrzybach wiatru! Biegnij wilk, który... biegnij wilk. Który jest najbliżej? Który jest najbardziej... Ten absolutnie po drugiej stronie. Najbardziej uwalony, czy najbardziej żywy? Okej, okay, więc... Najbardziej uwalony jest po drugiej stronie. Moi kompanii są w pobliżu, więc jakby mam przewagę na ten atak. To może tłucz tego najbardziej uwalonego, znaczy najmniej, najbardziej mogę... żywego. Naturalna 20! Mogę soczek z... Okej. Okay. Mogła się rzucać w tego, który ma najwięcej życia, bo... A tak to mam. A, okej, okay, dobra, no to spoko. Znaczy mają tyle samo obydwa te obok siebie, więc... Co jest? Skapło mi na spodnie. 24? 24... Trafienie? Tak, trafia. 24... O, obrażenia. Na obrażenia? No to trafia tak, że kośnie... Kasuje gościa. Tak. O, kośnie wyje? No. Już. Chciałam go... w sensie jest przewrócony. Tak, no już nie ma co przewracać bardziej. Tak. Chcę jeszcze ruch mi na to pozwoli wyjść pomiędzy te zombie, tak żeby bronić. Kto ma najmniej HP? Kordian. Kordian. Kordian mi się pewnie zmieści między łapami. Mogę się położyć. Więc mogę przejść nad nim. Znaczy ten. Tak. Możesz przesunąć się obok, no. Możesz przesunąć, tak powiem. Dobra. Kaiki. Ja się dalej palę, bo 10 tur nie minęło, nie? Mhm. Ale myślę, że spróbuję Chaos Bolta. Okej. Okay. A chuj. Ciepaj. Wszystkich rozpierdolić, to będzie przykro. Ale nie, bo nie mogę nie w sojuszniku, bo ja wybieram cel. Aha. No dobra, ale jeśli wrzucisz odpowiednią ilość razy tyle, że się skończą cele... No to cele... po prostu nie idzie dalej. Aha, możesz przerwać w dowolnym momencie. Tak. A, no to spoko. Ile? 13. Trafiono. Chcesz tak bliżej, czy tak w dalej? Który ma mniej? Ten dalej. To nie, ale nie wiem, są typy obrażeń. Kurwa, zobaczyć. Idę 6. To jest 11... 17 obrażeń. Ale to teraz jaki typ? Wystarczająco. Niezależnie od obrażeń. Cicho, może się okazać, że psychiczne, nie? W sumie. Albo siła, albo piorun. Dawaj piorun. Niech kurwa piorunem dostanę. Pewnie. Pierdolnęło chuja. Jebło to jebło na chuj drążyć. No właśnie. No jeszcze jest Kosma. Został jeden kolega. Kosma chce nadzieć kolegę na swój reper. Pewnie. Cóż to za mną. Okej, to się nie wydarzyło. A co to było? 4. Nie udało się. 4 łącznie, czy...? 4 plus 3 to okay, 7. To nie. Ale Kordian teraz. W sumie wilk jest przy nas, więc dobra, ja uciekam od tego ziomka. Okej, okay, domagać ci pewnie. Coś jeszcze robisz? No coś jeszcze mogę? Nie, możesz jeszcze spieprzyć dalej. To spieprzam dalej. Pewnie. Okej, okay, to jeszcze ten kolega ma. Nie ma w tym codziennie. Już dawałem ci dzisiaj.
Tak, to masz tylko jeden, bo chyba... No jedną na jeden odpoczynek. No chyba na krótki odpoczynek mi się wydaje. Nie trafi, więc cokolwiek. Zostawię ten kolega, no. Okej, okay, no to gryzę go. No to gryź go, no. Miam smacznego. Haps. Naturalna 20. 17? Trafiona? Nie. To jest 6. 6 wrażeń? Dawaj. Jeszcze się trzyma. Daj mi to. Wydaj na siłę. Wróć na siłę, tak. Coś poszło. Dostałeś ten 13? Stan wysoki jakiś? Desy jest 13. To chyba przeszło w tym momencie. Okej. Okay. Kaji. Chromatic Blurb. Sure. Ciepaj. Okay. Ile już tego używałeś dzisiaj? Mam 3 spell sloty plus jednego mogę sobie zrobić, bo jestem magiem. I mogę pobierać magię z otoczenia. I mogę sobie robić spell sloty. Ale to zabierasz jakimś innym osobom w okolicy? Nie. Nie, po prostu mam takie to punkty tego, maga. Takie specjalne punkty do wydania. Tak. Później mogę wydawać na przykład na to, żeby cicho rzucać zaklęcia, albo szybciej rzucać zaklęcia, albo żeby mocniej rzucać zaklęcia, albo żeby... Dalej rzucać zaklęcia. Tak. Tak. Tam, dokładnie. Albo szybciej, mocniej, dwa razy, więcej, albo dalej. Rzucać dwa razy, tak. Tak było. Nope. Jak ci nie powiedzie, to też marno jest bez lota. Kosma. To okay. Była kurwa. Po dwóch krytycznych trafieniach, krytyczne chybienie. I na tej sesji ile było? Ty miałeś dwa razy. No, mi the sliders. Ja miałem dwa razy pod rząd. Nie, czekaj. Nie? Chyba. Ja miałem 3 kryty, w tym jeden na przewadze. Więc... Okej, okay. Już tutaj kosma obrażenia. 13 i obrażenia... 3 kryty. 7. 7, okej. Okay. Jeszcze się ledwo trzyma. Wow. Kordia. To żywotna bestia. Jeden wrześnik. Kordia zagląda do skrzyni. I znajduje się parę rzeczy, jak do forsy. Ty pobiegłeś tam? Nie wiem, pobiegłem gdziekolwiek, bo i tak mam 2 punkty życia, więc patrzę od razu, co jest w tej skrzyni, a wszyscy są pewnie ciekawi. Co tak, jest i syczy na ciebie. Opowiedz mi o zawartości tej skrzyni. Jakby jest forsa definitywnie, jest jakiś hełm, jest jakiś medalion, jest jakaś sakiewka i jest parę potionów, w sensie parę mikstur. Okej, okay, nie biorę żadnej z tych rzeczy i zostawiam skrzynię tak jak była. Spoko. Możesz siedzieć i grać. Siadam sobie na skrzyni, wyciągam lilę i zaczynam kręcić. Pewnie. Zaśpiewaj Bogu rodzice! Wi w ciebie jeszcze trafi za 5. I Wi teraz. Gryzę go. Pewnie. Co masz nie gryźć, jak możesz gryźć? Został jeden, co nie? Tak, to jest ostatni koleś. Co? Okej, 20. I guess he will myślę, że powinnaś zacząć używać zwykłej kostki. Zwykłe kostki są niesprawiedliwe. To jest dobre. Czy to jest jakieś oficjalne do rzucania, więc też nie ten. Rzuciłam bardzo podobnie jakby. Tak. Myślę, że wiesz, jakoś za dużo tych 20. Zawsze z tego korzysta, normalnie tyle nie ma. To ci mogę powiedzieć. 18 na dymygę. Śmierć. Śmierć. Śmierć na dymygę. Śmierć trupem. Nikogo nie przerzuciłaś. Miejsce zamienia się z powrotem i bija i patrzę do skrzyni. Nie możesz zajrzeć do skrzyni, bo siedzę na skrzyni. Jego grup? Nie, bo on siedział na płycie. Siedział na płycie. Jakby ma Wielko i Morgenstern. Tylko. Czy jesteśmy w stanie podnieść to urządzenie? Ten Morgenstern? No. Tak, jakby to jest taki spory, ale jest taki... Bierzemy go opierdolić u handlarza. Tak robimy. Kurwa, poznają czyjś to i będą oprawowali ścieganą w tego znanego ziomka. Co? Jaki grup? Kogo? Znaleźliśmy, leżał gdzieś pod blokiem. Okay. Seba nam sprzedał. Seba sprzedał. Flaszkę wódki. Okej, okay. Skrzynia. W skrzyni znajduje się hełm jakiś. Znajduje się sakiewka. Z czym? Jak wygląda ten hełm? Brząkamy sakiewką. Co słychać? Nie jest to brzdęk metalu, ale coś słychać, że coś tam jakby... Fiolki szklane? Nie. Biorę! Zaglądam. W środku są fasolki. Biorę! Okej. Okay.
Co okay. to za hełm? Chcę usłyszeć coś więcej o tym. Jest to skórzany hełm, z czego z tyłu ma jakby ma taki, takie zdobienie też ze skóry w kształcie oka. Ile jest tych fasolek? Nie jestem w stanie ci raz powiedzieć, ale potem ci mogę powiedzieć. Raz kozi śmierć, Kosma zakłada ten hełm. Padasz na ziemię w migawkach, zaczynasz toczyć pianę. Nie. Wkrasz go i jakby dziwnie się czujesz, ale jakby nic się nie dzieje takiego. Widzisz, co się dzieje z tego. Czy to jest odpowiedni takiego tinfoil hat? Nie. Co jest tinfoil hat? W sensie czapka, że tak powiem, z folii aluminiowej. Żeby fale jakieś, wiesz, żeby cię kurwa CIA nie hakowało. Tak, ale to chyba nie działa tak trochę. Jest tam parę mikstur leczenia. Okej, to są te mikstury i ten medalion. Tak, to medalion jakby on jest w kształcie takiego trochę karo jakby, ale takiego kwadratowego. Jest czerwony. Rąbu po prostu. Z co? Rąbu po prostu. Ale jakby jest taki, że tak powiem, bardzo ostry ten rąb. No okej. Okay. No. Taka gwiazdka. Trochę tak. Taka czteroramienna. Gdzie to jest czerwone z wydrożonym środkiem i ma jakby wszystkie krawędzie są ozłacane jakby. Chcę to! Ty wszystko chcesz. Kajki jest po prostu smokiem i zbiera wszystko, co się świeci. Tak. Okej, okay, zobaczymy, czy I guess zapłacę, czy żeby potem zobaczyć, czy to jest magiczne. W sensie, czy mogę stwierdzić sam, czy to jest w jakiś sposób magiczne? Masz wykrycie magii? Mam wykryć. To możesz wykryć magię. Kajik tak skacze za tym, jak ty magię we wszystkich przedmiotach, jakie mamy. Co? Jak ty to zatrzymasz? Kładziemy wszystkie przedmioty na środek. Fasolki! I okej, definitywnie jest magiczny. Okay. Tak samo jak fasolki i tak samo jak hełm. A ta mucha przy okazji? Też. Okej. Kajik chce zobaczyć, czy założyć ten amulet. Wielka pała wielkiego Polaka? Ale czy rzuć okiem na te flaszki. W sensie wódcam, jestem zielnikiem. Znaczy, znaczy nie były magiczne, ale były po prostu jakby chemiczne, jakby to jest mikstura chemiczna, nie? Kajki chce założyć ten amulet. Zakładam Kajki na swój amulet. Nic się nie dzieje. Teleportuję do innego wymiaru. Kajki liże amulet na pożegnanie. Tak. I jest forsza. Jeszcze jest ta szukzata. Ojoj. Te pociony. Leczenia. Leczenia wszystkie. Tak. To ile ich jest? 4. Rozdaję pozostałe. Ja mam jeden. No to masz 2 teraz. Ja mam jeden, ale nie miałam wcześniej żadnego. No tak. To jest 1 na 4? Tylko? Tak. Czyli tak, 2 razy eliksir. Jakie itemy Korwian dostał? Te eliksiry, co? Tak, leczenia. Jakie itemy Korwian dostał? Jaki item? No właśnie dostał... Eliksir jeden. Tak. I 100 sztuk złota. To powinien chyba złota. Dostać więcej sztuk złota, bo nie dostał itemów innych, a my każdy z nas dostał. Miły się jakaś brońka przydała, no ale nic. Ja mogę wziąć, ja ten. Ja biorę rapier, przytraczam, nie, biorę wielką pałę wielkiego Polaka, przytraczam ją do owcy. I jak pojedziemy do handlarza, to ją opierdolę u handlarza. Okay, jeszcze chcecie porozmawiać się czegoś dookoła, tam nie ma żadnych inskrypcji, ani nic takiego? Nie. Czy na Morgensternie jest jakiś napis? Nie. Nie ma podpisane, że to wielki wali góra i będzie przypał, jak to sprzedaż? Nie. Czyli ile ten? Ile... O 100. Okej, okay, Kosmo obchodzi jeszcze dookoła te wszystkie sarkofagi, patrzy, że tam przypadkiem nie ma kolejnych inskrypcji, a może nie. Ogólnie coś może ciekawego nie zauważa. Jest tam jak najbardziej pusto. Coś ciekawego jeszcze widzi? Jest telefon. Tak w nie, sumie, nic ciekawego, bo to było jedyne. Jestem ciekawy. W sensie na pewno te zombie były magiczne. Ale... Wszystkie zombie są. Spotkaliśmy dzisiaj od chuja zombie. Jestem ciekawy. Ten odcinek sponsorowany był przez trupy. Czy trupy. W tej sarkofagach pogrzebowe? Nie, to był odcinek sponsorowany przez Faruńskie Towarzystwo Nekromantyczne. To odcinek sponsorowany przez zakład pogrzebowy. Słoneczko. Ale na pewno jesteś pewien? Okej, to czy wracamy już do miasta? Może odpocznijmy przed powrotem, bo do spodu pach wszyscy. Okej. Pewnie. Okej, dlatego bierzemy chmurkę, żeby tak. się nic nie stało. No to możecie no to na ściągam chmurkę tego... na dół. Ściągam chmurkę. Tak. Pewnie. Krótki odpoczynek. Raz nam dać panie. I światło świetliste.
Pewnie. No leczycie się po prostu. Jemy ciastka. Jemy ciastka, jemy fasolkę. No i wracacie. Chcesz, będzie... chcesz zjeść tą fasolkę? Że tak powiem, prosta droga. Chcesz zjeść tą fasolkę? Mogę ci dać, zobaczymy co to robi. Chcesz zjeść tą fasolkę? Myślę, że po prostu będzie to zmarnowanie fasolki. Okej, okay, chcę zapłacić w mieście, żeby zobaczyć co z tym medalionem i z tą... Okej, okay, dobra, czyli wracacie do Willi Skali i za niewielką płatą... Czekacie, ile to było? Chyba 25 czy 50? 20 za... po 10. A, to było po 10? No to złoto. 10 złota jakby za przedmiot. Mm-hmm. Ten, to sprawdzasz medalion, tak? O, sprawdzam oba. Okej. Okay. Ten medalion to jest tak zwany medalion Mufa. Chyba tak się nazywał czarodziej, który ten. I działa tak, że jeżeli go użyjesz, to dwa razy, że tak powiem, na długi odpoczynek możesz użyć Magic Missile. Oh fuck. No i dostajesz magiczną szczałę. Tak. Yay. Dokładnie. Tak. Fasolki. Też. Czy trzeba mieć jakieś wymagania, żeby spełniać jakieś wymagania, żeby móc używać tej magicznej szczały? I jakie nie. staty ma magiczna szczała? No to jest po prostu czar, który się nazywa Magic Missile. Ja w tym momencie nie, on chyba nigdy nie chybia, nie? To mi się chyba tak. To mi się przyda, bo nie mam, mam tylko. Okej. Okay. Kasi się wspina na ladę i kładzie fasolki. Okej. Okay. No to jest mucha. Ale ja wpierw moje fasolki. Fasolków jest 7. Tylko? Jest 7 fasolków. To jest cały długi opis tego. Ogólnie za każdym razem, jeżeli weźmiesz fasolkę, włożysz ją do ziemi, po czym podlejesz, to po minucie dzieje się jedna z losowych rzeczy, która się może dziać, że tak powiem. Yeah. One działają, że tak powiem, w sposób losowy. A jeżeli wyjebiesz wszystko na ziemię, to wybucha ogólnie. Ale tracisz wszystkie naraz. Tak. Nie możesz jednej rzucić, żeby wybuchła. Dokładnie. Okej. Okay. A jakie rzeczy są do wyboru? Znaczy, co może się stać? No jest ileś, jest 10 różnych wersji chyba tego. Tylko 10? Więcej ma nawet. To jest sama listę. Ale jakby wiesz... Możemy się dowiedzieć, jakie rzeczy się mogą dziać? Czy to jest tajne? No nie, jakby to nie trudno powiedzieć, bo jakby jest losowe, że tak powiem. A, okej. Okay. Czyli nie możesz nam przeczytać tego po prostu? Znaczy... Nie. Okej. Okej, chwila. Okej, A magiczna czapka? Kosma kładzie czapkę, słoną czapkę. Chwila, czapka. Mucha. Czapka i mucha. Okej, okay, czapka... Dzieciaki się wpychają do mnie w kolejkę. Hełm jest to... Jakby jest to magiczny hełm faktycznie. Czapka w pierdolkę. Który nazywa się po prostu hełmet widzenia, tak. I działa tak, że jakby można go użyć, tak powiem, działa przez godzinę. I w tym momencie przez tą godzinę masz jakby przewagę, masz advantage przeciwko wszelkim wszelkim zaskoczeniom i tak dalej. I jeżeli ktoś cię atakuje z tyłu, to masz bonus do jakby umków i refleksów. Bo ma oko z tyłu. Ma dosłownie ma oko z tyłu głowy. I co masz go odtwarzać tą funkcję co jaki czas? Jakby godzinę na przed co długie. Ale jakby jak odpalasz wchodzimy... godzina i kończy się. Tylko chodzimy do dungeona tak. i... Mucha. Mhm. Chwila. Jestem ciekaw ile handel zaoferuje za wielką pałę. Mucha, okej. Okay. To figurka magicznej mocy. Stoicki obserwator. Jakby jest na tyle mała, żeby można tam myśli do kieszeni. I jeżeli jakby powiesz słowo tego, ten, magiczne słowo, to i wrócisz ją, że tak powiem, na ziemię, to ona się zmienia w magiczną wielką muchę. Która nie możesz na niej jeździć? Chyba nie jest na tyle dużo. A kajaki mogłaby na niej jeździć? To może, czekaj. A nie, przepraszam, ta... może być. Można na niej jeździć. Co robi ta mucha? No jest jakby potworem, który jakby działa, że tak powiem, dla ciebie. Może atakować się czymś i tak dalej. I ona działa jak taki potem... pokeball. Przez 12 godzin. Że się chowa z powrotem do tej figurki? Chwila. Jeżeli, że tak powiem, umrze albo dotkniesz i znowu powiesz słowo, to zmienia się z powrotem w figurkę. Niekończąca się mucha! Ale jeżeli, że tak powiem, wróci do figurki, to nie można użyć dopóki jakby... Nie odpocznie, to mija, musi mieć 2 dni, by dopiero wrócić znowu. Ale magiczna mucha! To bardzo opeta mucha. No ale wiesz, raz na 2 dni właśnie. Niech zgadnę, słowo jest nieznane i Janek je wie.
Hanna nie też nie zna hasła. Szczerze mówiąc, nie mam powiedzieć, jak jest hasło jeszcze, ale nie znasz go. Hanna, ale zgadliśmy hasło do miotły podczas tej sesji, czy nie? Wybiegł słownik. Jeszcze nie. Aczkolwiek tak. Myślę, że teraz będziemy zgadywać na raz. Będzie po prostu widzieć ze słownikiem i kajach i po kolei będą czytać każde słowo i patrzeć, co, czy mucha reaguje, czy miotła reaguje. I przy okazji dużo się uczy. A chyba jak się odpala też magicznym hasłem? Czy... Po prostu trzeba jakby go, że tak powiem, użyć. Dobra. Nie ma tego... Ja chcę iść do handlarza. Pewnie. I chcę mu obchać, tak, chcę mu obchać moją starą zbroję skórzaną. Wrzucaj na charyzmę. Oraz... Kajach idzie, bo ma dużą charyzmę. Chcę moją maczugę. Zbroję skórzaną... Ten sprzedawcę, tak. Zbroję to nie wiem, tak. 7 sztuk złota? Spoko, zawsze. Okay. Proszę pana, ja widziałem, co ta zbroja potrafi. 9. Naprawdę, no. Zobaczy pan, w jakim niezłym stanie. No, ale w jakim stanie to jest? Przecież widać, że to było używane. Wyciągam nie mówię, że nie używane, ale... Wyciągam na ladę maczugę. Widzi pan to? Myśli pan, że takie maczugi gdzie leżą? Myśli pan, że kto zabił tego ogra? Myśli pan, że ta zbroja tego nie wytrzymała? Wytrzymała, proszę pana. I dlatego jest w takim stanie, bo to jest bardzo dobra zbroja. 9 sztuk złota za tą zbroję, proszę. 12 z tą pałą. Tym Morgensternem. Przecież ten Morgenstern jest warty drugie tyle, co ta zbroja. Przecież to jest kawał drewna z kawałem metalu na końcu. Panie, to jest, kto mi to kupi? To jest maczuga potężnego ogra. Ona była przetrzymywana przez 5 dni w katakumbach. Ale co ja mam wtedy? Kto mi to kupi? Jakiś kolejny duży ogr. Jakiś kolejny duży ogr, albo pół ogra, albo jakiś potężny wojownik. Z daleki... Wow. 13. Dobra. Niech będzie. 13 złota. Czyli wy wzięliście magiczne itemy, ja wziąłem pałę ogra za 13 dolców. Super deal. Ale my musieliśmy wydać na oznaczenie tych. Czego? Tych przedmiotów. A, no ale tak. Je macie, nie? Nie straciliście ich przedmiotów. Kosma pokazuje całkiem zgrabny rapier, którego wcześniej używał. Ale przecież on ma rapier. Ma dwa. A który jest właśnie, poczekaj, Kosma. Tamte nie. Okay. A który rapier jest lepszy? Oba są równoważne? Nie, jeden jest lepszy, więc ten, którego Kosma nie używa, to zamierza sprzedać. Aha, on jest równoważny z twoim. Ten, który tak nie używasz, jest taki sam jak tak. Dokładnie taki sam. Okej. Kosma w takim razie pokazuje ten rapier. Razem z nim z tym ogrem zaczynam. I Kaechi w tle krzyczy: i chuja zrobiliście! I wpierdala ciastko! Nie pomagasz. No to przecież widać, że to jest zużyte i tak dalej. 20 sztuk złota. No za 20 sprzedam. Dobra. To zarapił więcej hajsu niż za maczugę, którą ogr walił po 40. Widz zmuchę z krechy i kostkę. Bo to jednak jest różnica między kawałkiem drewna a co trzeba, nie ważnym rapierem, nie? Będziemy niedługo kuźwa oboje latać i jeszcze mieć muchę, która lata i miotłę. Tak, jak zgadniemy słowo. Janek, domagam się questa w jakimś podniebnym mieście, które musi istnieć gdzieś. Przecież jest rasa tych podniebnych elfów takich. Tak, jebanych podniebnych elfów. Ile ja mam tych sztyletów właściwie? Jeden. Co handlarz ma ciekawego na zbyciu? Z jakichś takich turbo ofert? Owce! Nie ma żadnych turbo ofert. Nie ma oferty specjalnej dla największego bohatera w mieście? Nie. Znaczy jest, ale to już się wyprzedały. Jeszcze nie umarł, więc... Po ile są te sztylety? To ile? Dwie sztuki złota od sztuki. Od sztuki to daj mi 5 tych sztyletów. No to słuchaj, bardzo. Pójdziesz w dobre miejsce, pokonasz dobrego kolesia, znajdziesz feść. I przykleisz sobie taśmą dwustronną do siebie sztylety, żeby ci spać. Mam mocniej 6 tego i ci oddaję 10 sztuk złota. Zgadza się? Dobrze, to wysokie buty trzeba wsadzać. Tak. Zdejmujesz buty i się wysypuje 15 sztyletów. Tak. Typowy bard. Typowy bard. Hashtag typowy bard. Hashtag na ten. Dobra. A poczekaj, jakiś kask ma może skórzany ten. Znaczy, no to przy sprawie też był. To jest szykowanie się do. Aha, do czyli od razu zbroję, tak? Tak. Chyba, że chcesz mieć bardzo ładną czapkę. Mogę jakoś udoskonalić swoją zbroję? Nie, jakby myślę, że w tym momencie chyba lepiej nie trafić. Ta zbroja jest bardzo pro. Okej. Porządno.
będzie. No to tyle. Jakby Kasmaj używał, to by, to by totalnie się cieszył. No, no to wracacie do karczmy, wiadomo. Przepijacie. Pijemy piwko. Pewnie. Wiadomo. Przepijamy cały hajsik. Gdyby nie te kurwa kryty, to byśmy zdechli. Prawdopodobnie. Wyjmuje tak. Swój zestaw truciciela i swój zestaw ziela i z obu wyjmuje flaszkę po flaszce wódki. W obu wódkach są wódki. Kosma wyciąga swoją napoczętą już flaszkę. Prosi ładnie o soczek i tabasco i robi wściekłe psy. Wściekłe psy? No, no. Taki drink. Tak, że na dole szoty jest żurawina soczkiem, albo malina. Tak. Kilka kropel tabasco i na to wódka, także masz taką warstwę, że na dole sama jest tylko ten soczek i tabasco. Bardzo dobre. A, jeszcze u handlarza chciałem kupić jakieś za 3 długie liny. Spoko, to nie wiem. Bydysymy? Nie, mogą się przydać. Masz na ekwipunku linę. A jestem ten, free person. A, jeszcze więcej liny. No jest bardem, on totalnie może bardzo dużo fanek BDSM wyrwać na bulistienie. No, typowy bard. Wyciągam lirę i gam wam do kotleta i wódeczki. A kehi na ukulele. No i dobra. Przyda się w końcu zaśpiewać moje ukulele. W sensie teoretycznie mogę ich wszystkich zjarać, bo chyba w sensie w walce, bo generalnie zawróżkowe smoki mają taką zdolność do euforia, nie? I w walce to generalnie działa bardzo słabo na przeciwników, ale jak się bawimy, to w sumie to może zadziałać bardzo fajnie. To znaczy co? Bardziej atakujesz, jak jesteś szczęśliwy, niż jak... Nie. W sensie, generalnie euforia działa tak, że no, przeciwnicy są jakby zjarani i nie wiedzą, co robią. Tak. A czyli nie zjarać, tylko zjarać. Tak. Tak, w sensie wprowadzam chaos na pole bitwy. Sorry, ale jak ten charakter o tym informujesz Kosmę, to on jest bardzo podekscytowany taką możliwością. Pyta się pewnie, czy ma się go zjadać. Ja wczoraj swój zestaw truciciela i zestaw zielawy i z obu wyjmuję taką dużą pakę LSD.